Rozmowy na to Rosja. Szef rosyjskiego MSZ odpowiedział na zaproszenie, Rosja weźmie udział w rozmowach ZUS-a na temat bezpieczeństwa w Europie. W styczniu Rosja weźmie udział w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi na temat gwarancji bezpieczeństwa, których Moskwa oczekuje od Waszyngtonu, oświadczył rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Rozmowy odbędą się zaraz po świętach nowego roku. Ławrow zapowiedział udział w rozmowach z USA w wywiadzie transmitowanym na żywo na stronie internetowej swojego ministerstwa. Szef rosyjskiej dyplomacji sprecyzował, że rozmowy te odbędą się zaraz po świętach Nowego Roku. Pierwszym oficjalnym dniem roboczym 2022 roku w Rosji jest 10 stycznia. MSZ Rosji: Rozważamy ją ofertę NATO. W niedzielę Rosja potwierdziła, że otrzymała propozycję NATO, aby 12 stycznia przyszłego roku rozpocząć dwustronne rozmowy na temat bezpieczeństwa w Europie. Otrzymaliśmy już tę ofertę NATO i rozważamy ją, oświadczyło rosyjskie MSZ. Na 12 stycznia zaplanowano w Brukseli posiedzenie Komitetu Wojskowego NATO z udziałem szefów sztabów generalnych sił zbrojnych państw sojuszu północnoatlantyckiego. Służby prasowe to podały, że posiedzenie Rady to Rosja planowane jest na ten sam dzień. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził w poniedziałek, że rozmowy z NATO odbędą się i nazwał je ważnymi, ale dodał, że szczegóły spotkania są w przygotowaniu, a data nie została jeszcze potwierdzona. 17 grudnia MSZ Rosji opublikowało propozycje dotyczące tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa, których Moskwa domaga się od Zachodu. Jest to projekt, traktatu pomiędzy Federacją Rosyjską i Stanami Zjednoczonymi o gwarancjach bezpieczeństwa, oraz projekt umowy Rosja-NATO. Jak przypomina Reuters, administracja prezydenta USA Joe Bidena oświadczyła już, że niektóre z rosyjskich propozycji są nie do przyjęcia, ale Waszyngton odpowie konkretniejszymi pomysłami w kwestii formatu rozmów.